oczekuję od Państwa, że ustali, czy to prawo jest precyzyjne i po prostu nie zadziałało, czy też to prawo jest nieprecyzyjne. Trzeba poprawić prawo, a nie... Tak, bo tego dokładnie nie muszą wiedzieć nasi obywatele. To powinno być jakby ponad nimi, tak? Bo obywatele powinni tylko wiedzieć, czy chcą podjąć ryzyko, bo nikt im nie gwarantuje w instytucjach pozabankowych wkładów. Natomiast państwo powinno się zatroszczyć o całą resztę. Czyli jeżeli coś jest niezgodne z prawem, a przepisy są, to albo one są dobre i nie trzeba i trzeba je tylko zastosować, albo są złe i trzeba je i zmienić i zastosować. A w granicach przepisów należy mi pozwolić na podjęcie ryzyka. Na przykład niespecjalnie rozumiem, dlaczego kilka dni temu policja w nocy jakiegoś człowieka, który się spuszczał z jednego z warszawskich mostów, koniecznie chciał z tego mostu ściągnąć, jak on chciał sobie po prostu powisieć. Tak? No, podjął ryzyko, że sobie zrobi krzywdę, prawdopodobnie nikomu nie przeszkadzał, a jednak okazało się, że jest to z jakichś przyczyn niezgodne z interesem państwa, żeby człowiek sobie zwisał z mostu. No może jeżeli użytkownicy drogi na tym moście... No chyba, że tam była po drodze droga, tak tych szczegółów nie znam, ale... Patrzyli na niego. No ale jestem za tym, żeby jednak pozwolić ludziom na podjęcie pewnego ryzyka. Bo o ile nie stworzył zagrożenia w ten sposób dla bezpieczeństwa na ruchu drogowym. Nie zapytam panu.